Dobry wieczór, niedziela, godzina 18.30. Kamil Krupa, witam Państwa serdecznie i zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Oto co dziś w programie. Ile dni trzeba czekać na jakieś rozpatrzenie czy coś? Nikt nic nie powiadamia. Powodzianie liczą na ubezpieczenia i pomoc rządu. Ten pan najbardziej ucierpiał z całej wioski. O włos od zawalenia budynków w Skorogoszczy. Narobili się, bardzo się narobili, także my chcemy też im pomóc tutaj tak, żeby poczuli się bardzo dobrze. Uchołaski fryzjer zrobił żołnierzom prezent. Żeby ruszyć z odbudową, potrzebne są nam pieniądze, mówią dotknięci przez powódź mieszkańcy naszego regionu. W perspektywie każdy poszkodowany ma otrzymać pomoc od rządu. A co z prywatnymi ubezpieczeniami nieruchomości, to sprawdził Adrian Szuta. My nie chcemy się dorobić na tej powodzi, tylko dajcie nam takie pieniądze, żebyśmy się mogli po prostu odbudować. Takie oczekiwania mają mieszkańcy Lewina Brzeskiego. Żeby jednak można było ruszyć z odbudową, potrzebne są pieniądze. Nam teraz jest potrzebna pomoc finansowa, ale nie tylko dla nas osób fizycznych, tylko dla przedsiębiorców. Nikogo nie widziałam, żadnej propozycji, żadnego tam odszkodowania, nic kompletnie. Władze miasta przyznają, że wypłacono pierwsze kwoty dla poszkodowanych. Pomocy jednak nie udzielono wszystkim. Wypłacamy w tej chwili zasiłek w wysokości 2000 zł. Myślę, że jest to liczba ponad 600 takich zapomóg już poszła fizycznie na rachunki osób, które złożyły wnioski. No więc to idzie u nas w gminie. Na razie to kropla w morzu potrzeb. Docelowo poszkodowani mogą liczyć na pomoc w przypadku szkód w budynkach mieszkalnych na kwotę do 200 000 zł. A 100 tysięcy w wyniku szkód powstałych w budynkach gospodarczych. Wnioski składa się w gminie nie później niż 30 dni od powodzi. Zaznaczmy, że jest to pomoc rządowa. Wiele osób posiada jednak prywatne ubezpieczenia nieruchomości. A tu? Niestety na tym rynku, mam tu na myśli rynek ubezpieczeń, często dochodzi do sytuacji, kiedy te ubezpieczenia wypłacane nie są, pomimo że umowy ubezpieczeniowe są zawarte prawidłowo. Dlatego ubezpieczeni nerwowo czekają na pieniądze ze swoich polis i powoli tracą cierpliwość, bo pierwotne deklaracje mówiły o likwidacji szkód popowodziowych w pierwszej kolejności. Z ubezpieczalni jeszcze nic, sam musiałem wysyłać wszystkie, zgłosić szkodę. Czekałem kilka dni na powiadomienie, tylko mailowo przyszło, że trzeba wszystko im wysłać, cały opis, wszystkie zdjęcia i tak dalej i cały czas czekamy kolejne kilka dni, nawet nie pisze, ile dni trzeba czekać na jakieś rozpatrzenie czy coś, nikt nic nie powiadamia. W tym momencie to jest chyba 0,5%, tak? To jest są kpiny, ale jak dadzą mi tyle, ile mi się należy i tak jak powinno być, no to ja będę zadowolona, że mogła ruszyć z czymkolwiek. Dostałam telefon zaliczkowo, że wysłali 5000 na konto. A reszta dopiero jak przyjdzie ktoś, ale powiedział, żebym czekała cierpliwie, bo to tak szybko nie potrwa. Aby przyspieszyć proces wypłacania odszkodowania, najlepiej jak najdokładniej udokumentować straty. Z kolei rządowa pomoc przysługuje wszystkim, którzy zostali dotknięci skutkami powodzi i zgodni z wytycznymi. Fakt posiadania ubezpieczenia nie wpływa w żaden sposób na jej ograniczenie. Adrian Szuta, Kurier Opolski. Mówią o sobie zapomniane ofiary powodzi. Dotyczy to osób, które straciły niemal wszystko, choć są mieszkańcami miejscowości, które zostały w mniejszym stopniu doświadczone przez żywioł. Tak było w przypadku państwa Radzików ze Skorogoszczy. Woda niemal całkowicie zrujnowała ich dom. Wojciech Bulasz. Ciężko w ogóle opisać sytuację, w jakiej jesteśmy, co musimy teraz przechodzić. Dramat zaczął się 2 tygodnie temu. Powódź miała nadejść później, od strony Nysy Kłodzkiej. Państwa Radzików zaskoczył w środku nocy strumyk, który płynął koło domu. Ja wtedy ogólnie miałem gips, więc bałem się, że z gipsem nie popłynę, prawda? No, zwłaszcza, że mi się złamał podczas wynoszenia mebli. Większość dobytku została na parterze. Teraz nadaje się tylko do wyrzucenia. Wszystkie meble, łóżka od dzieci, większość ubrań, w tym pierwszy rowerek od córki. Po przejściu żywiołu dom państwa Radzików groził zawaleniem. Rodzina czekała na decyzję inspektora budowlanego. Jako pierwsi pomocy udzielili motocykliści z brzegu. Jeździliśmy z pomocą, z całym busem pomocy, z darami. Wszyscy nas przekierowywali. Nikt o tym panu nie wiedział. Dopiero przyjechał zwykły mieszkaniec Skorogoszczy, nam powiedział, że ten pan najbardziej ucierpiał z całej wioski. Wtedy nadeszła kolejna pomoc. W domu praca w re. Aby budynek się nie zawalił, trzeba całą piwnicę wypełnić gruzem. Do wymiany nadaje się także stolarka okienna. To jeden z kilku budynków Skorogoszczy dotkniętych powodzią. Gdyby nie ludzie z całej Polski, dobrego serca, naprawdę
na nich mogliśmy liczyć od samego początku, łącznie z pracami, które tutaj wykonują. W tej chwili tutaj u pana Jasia jest Ochotnicza Straż Pożarna z Wielkopolski. Państwo Radzikowie założyli również zbiórkę na portalu pomocowym. Po powodzi im i ich 6-letniej córeczce żywioł zabrał wszystko. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski. Teraz o miłym geście wobec tych, którzy wylewają siódme poty w trudnej służbie dla powodzian. Pan Mateusz, który w Głuchołazach prowadzi salon fryzjerski, otworzył go dziś specjalnie dla żołnierzy, a usługę fryzjerską wykonał za darmo. Dobrze, że robią, że pomagają. Tu mieszkają sami starsi, tu się nikt nie da sam rady. Góry śmieci, wszechobecny szlam i gruzy zalegające na ulicach. Mieszkańcy Głuchołaz doceniają tytaniczną pracę, jaką w zniszczonym mieście wykonuje wojsko. Akcja fryzjera Mateusza Józiuka, który niemal cały dzień wraz ze swoją załogą strzygł bezpłatnie żołnierzy, to ukłon w ich kierunku. Dają nam dużo, pomagają, więc też możemy im pomóc, a nie pójdziemy im pomóc wyciągać szlam z piwnic, więc możemy dać im strzyżenia. Gdyby nie ci żołnierze, to bylibyśmy tutaj w epidemii. Byłaby tu pandemia brudu i syfu. Jakie fryzury najczęściej żołnierze tutaj wybierają? Króciutko. Wszyscy króciutko. Boczki od zera praktycznie. Wszystko na krótko. Jak pani ocenia ich pracę tutaj dla lokalnej społeczności w tych ostatnich dniach? Narobili się. Bardzo się narobili. Także my chcemy też im pomóc tutaj tak, żeby poczuli się bardzo dobrze. Zgodnie z tymi słowami, bohaterowie w mundurach nie wybrzydzali. Jaką fryzurę pan sobie tutaj zażyczy? O, ja zawsze włoki na zero. Jakąś grzywkę sobie zawsze zostawiam, no i tak. Już od paru lat się tak strzyga. Bardzo się nam podoba, wszyscy są zadowoleni. No i co więcej, no. Napracowaliście się w ostatnich dniach pewnie bardzo. Sprzątanie piwnic, usuwanie gabarytów z dróg dużych, także no, pracy nie brakuje. Bardzo fajna sprawa dla nas, bo ciężko jest gdzieś się ostrzyć, a wiadomo, my musimy jako żołnierze dbać o wizerunek własny. Dzisiejsi goście pana Mateusza na co dzień pełnią służbę w 18 Pułku Artylerii w Nowej Dębie. W czasie swojej pracy na ulicach Głuchołaz zżyli się z lokalną społecznością. Z jakimi reakcjami się spotykacie na tą waszą ciężką pracę? No, z pozytywną. Ogólnie dziękują nam za pracę, poświęcenie. Także no, zadowoleni są, machają tam, prawda? Czasami zdjęcia sobie zrobią z nami. Przed mundurowymi w Głuchołazach jeszcze co najmniej tydzień ciężkiej pracy. Najważniejszym zadaniem, usunięciem resztek zniszczonej przeprawy tymczasowej i postawieniem nowego mostu, który połączy obie części miasta, zajmują się wojska inżynieryjne. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. A o czym jeszcze powiemy w tym serwisie? Patrząc na to, jak inne województwa się prezentowały i ilość pereł, którą my otrzymaliśmy, no to naprawdę możemy być dumni. 7 pereł kulinarnych dla województwa opolskiego. Na cmentarzu jenieckim w Łambinowicach odbyło się uroczyste pożegnanie 60 włoskich żołnierzy, których szczątki odnaleziono po 80 latach. Żołnierze zmarli w czasie II wojny światowej na terenie niemieckiego obozu jenieckiego Lambsdorff. W uroczystości wziął udział ambasador Włoch. To było przełomowe odkrycie. Choć czas skutecznie zatarł ślady pochówku włoskich żołnierzy, udało się je odnaleźć, m.in. dzięki historycznym zdjęciom lotniczym oraz mapie. Nasza hipoteza, czyli przeświadczenie o tym, że to, co w zeszłym roku znaleźliśmy, ale nie przekopaliśmy, że to będzie kwatera włoska, w tym roku udało nam się potwierdzić. To znaczy odkryliśmy, zadokumentowaliśmy 60 jam grobowych. Wszystkie one zostały w sposób naukowy, w sposób wykopaliskowy przebadane i zadokumentowane. I faktycznie w wszystkich 60 przypadkach okazało się, że na dnie jam znajdowały się szczątki ludzkie. Odkrycie polskich archeologów odbiło się szerokim echem we Włoszech. W uroczystości w Łambinowicach wziął udział włoski ambasador. Dyplomata nawiązał m.in. do historii polskich żołnierzy spod Monte Cassino, którzy spoczywają na terytorium Włoch. Dzisiejsza uroczystość jest ważna z wielu powodów. Tak jak przypominałem przed chwilą, ważne jest to, że przywróciliśmy nazwiska i godność 60 chłopcom, którzy byli pogrzebani, nieznani na tym cmentarzu, a teraz mają nazwiska i w pewien sposób świadczą o włoskiej odpowiedzi, jakiej Włochy udzieliły w trudnych momentach naszej historii. Przypominają nam też most, który istnieje cały czas między Polską a Włochami. Przypominają o polskich żołnierzach, którzy polegli na terytorium Włoch. W wielu grobach odnaleziono jenieckie znaki tożsamości, takie jak nieśmiertelniki, które pozwoliły na identyfikację żołnierzy. Takiego wydarzenia jeszcze nie mieliśmy.
odkąd muzeum istnieje, a to właśnie to muzeum, czyli Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, przyczyniło się, że ta uroczystość się odbywa. Uroczystość, która jest rodzajem pożegnania 60 żołnierzy włoskich, jeńców wojennych, którzy byli przetrzymywani w Stalagu 344 Lambsdorff w końcowym etapie wojny i zmarli, zostali tutaj pochowani. Bardzo długo szukaliśmy tych grobów. W końcu lat 90. udało nam się w archiwach znaleźć dokument, który mówi, że te groby tutaj są. 60 żołnierzy spocznie na cmentarzu żołnierzy włoskich na warszawskich Bielanach. Jeśli rodziny poległych będą chciały sprowadzić szczątki do Włoch, ambasada zadeklarowała pomoc w transporcie. Karolina Urban, Kurier Opolski. Mają za sobą trudne doświadczenia walki z chorobą nowotworową. 12 Opolanek mogło jednak popatrzeć na siebie w zupełnie inny sposób niż na co dzień. To było możliwe dzięki projektowi Metamorfozy Pacjentek Onkologicznych. Jak przebiegały, sprawdziła Izabela Zapisek. Spotkanie rozpoczęły dwugodzinne warsztaty, gdzie pod okiem profesjonalnych wizażystek panie mogły poznać triki makijażowe dopasowane do ich typów urody i rysów twarzy. Żeby te panie, które tutaj są, mogły też wyjść stąd z jakimiś umiejętnościami, które na przyszłość im się przydadzą, które pozwolą im właśnie celebrować tą kobiecość, bo to jest to hasło dzisiejszego dnia, czyli celebracja kobiecości. Chcemy, żeby dzisiaj wszystkie panie poczuły się wyjątkowo kobieco, no, idealnie w swojej skórze i zapomniały o problemach dnia codziennego. Po wykonanym makijażu każda z pań wzięła udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Jeżeli możemy chociaż w jakimś małym stopniu sprawić, żeby był jakiś uśmiech, żeby uwiecznić, że one po tej walce wychodzą coraz silniejsze, to uważam, że jest to bardzo słuszny cel. To jest dla mnie coś, co mnie napędza osobiście. Nikomu by się nie trzeba udowadniać i pokazywać koniecznie, że te panie są piękne, bo wszyscy to wiemy. Bardziej chodzi o to, żeby nawet może tym paniom o tym troszeczkę przypomnieć. Panie nie ukrywają, że taki projekt to dla nich świetna odskocznia od codziennych problemów. W tym momencie, kiedy my jesteśmy po różnych przejściach, po chorobach, możemy się spotkać i fajnie spędzić czas. Takie imprezy, takie warsztaty są potrzebne dla nas bardzo, dlatego że to jest taka chwila relaksu, wytchnienia i zostawienia tych wszystkich myśli i problemów za sobą. Zwieńczeniem sesji zdjęciowej będzie kalendarz charytatywny wspierający działania Fundacji SPA for Cancer oraz wystawa w Opolu. Izabela Zapisek, Kurier Opolski. Na targach Smaki Regionów województwo opolskie zdobyło 7 pereł kulinarnych. To najwięcej wśród wszystkich województw. Nagrody Perła 2024 wręczono w Poznaniu. Henryk Wawer. Stoisko opolskie ze smakiem było mocno oblegane. Furorę robiły m.in. kołacz śląski oraz sery kozie z Wysokiej. Ich producentka w czasie powodzi pomagała sąsiadom, a teraz z powodzeniem promuje region. Najważniejszym wydarzeniem było ogłoszenie przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego wyników konkursu Perła 2024. Zdobyły ją gospodynie ze Zwanowic za zupę fasolową ze śliwką i łazankami oraz królika w śmietanie. Koło gospodyń wiejskich Zwanowice nie dotarło dzisiaj na finał tego konkursu z uwagi na sytuację, która jest na Opolszczyźnie. Oczywiście perła zostanie przez Urząd Marszałkowski przekazana. Także bardzo się dzisiaj cieszymy, bo naprawdę patrząc na to, jak inne województwa się prezentowały i ilość pereł, którą my otrzymaliśmy, no to naprawdę możemy być dumni. Wśród zdobywców 7 pereł znaleźli się Pasieka Maja Rudnik i Cukiernia z Krapkowic. Ta ostatnia za krajanki z serem, makiem, jabłkiem oraz targowy medal za kakaówkę. Jesteśmy bardzo, bardzo usatysfakcjonowani, gdyż były to 2-letnie starania, aby tą perłę otrzymać. Jest to pierwsza perła w naszym gospodarstwie. 30 lat pracy, naprawdę ciężkiej pracy i zawsze żeśmy się starali. Jest to uwieńczenie naszych no, i ciężkich. Czasami było i z górki, i pod górkę, także było ciężko, ale uważam, warto. Perły zdobyli też Gminna Spółdzielnia Spraszki, Lidia Fronia, Stowarzyszenie Nasze Górki i Koło Gospodyń Wiejskich Kazimierz. Za promowanie kulinarnej tradycji Małgorzata i Roman Famułowie z gospodarstwa rolnego Kozi Dar w Chudowie zostali nagrodzeni kluczem do polskiej spiżarni. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i tą relacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę na naszej antenie TVP3 Opole w chmurze czeka na Państwa już Wiktoria Katus.
Będzie też prognoza pogody oraz sport opolski ekstra. Teraz prowadzi go już za chwilę Krzysztof Kostęcki. Ja widzę się z Państwem ponownie o godzinie 21.30. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.